Legia zagrała w Lidze Mistrzów, byli wcześniej inni właściciele. Czepnęli te zarobki, uwierz mi, tak do góry, że jak ja kiedyś się dowiedziałem, ile niektórzy zawodnicy w Legii zarabiali, to takich pieniędzy, nie żebym im żałował, żeby było jasne, to są pieniądze, które 5-6 klubów na przykład w Niemczech nie jest w stanie nawet tego zapłacić. Takich pieniędzy, więc dzisiaj moim zdaniem w Legii muszą troszkę wyczyścić, muszą zejść z pensjami w dół, bo dlaczego? No bo zrobił się taki komin płacowy, ale nie awansowali, ale nie awansowali do Ligi Mistrzów. Czy jednak współudziałowiec, który pracował ale razem wcześniej, z Szczecinem. Ale wcześniej nie był taki decyzyjny jak oni w kwestiach nie tej. Nie wiem, myślałem, że był współwłaścicielem, ale... No ale nie, to wiesz, no, to trzeba też na to patrzeć, że Legia to mogłaby takie pieniądze płacić, jakby grała regularnie w fazie grupowej Ligi Mistrzów. No tak.